który jest koczu. Ale jak jest lew. Ale ja nie jestem normalny. To już to nie jest dom. Ale wiesz też, oni ile pieniędzy. Bo w jednym jest mi ciężkiego pojechać, bo tutaj jest nie no, masz ciężko. Masz łatwo. To takie pomiędzy... Dzień dobry. Borys, jakie zadanie dostałeś? Zapraszam wszystkich. Zajmijmy miejsca. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na Kazikach 2023. Dzisiaj temat wehikuł czasu. Wasz wybór, wasza decyzja, czyli to wy przeniesiecie nas w różne czasy, w różne epoki. Jak powszechnie wiadomo, nigdy nie wiadomo, gdzie wehikuł czasu wyląduje.
Zanim jednak rozpoczniemy naszą tradycyjną, już coroczną szkolną imprezę, to chcielibyśmy rozstrzygnąć i wręczyć nagrodę, i wręczyć nagrody w zasadzie naszym czwórkowiczom, bo Festiwal Talentów Czwórki to po raz szósty również święto naszych uczniów, naszej szkoły. Tych uczniów, którzy zechcieli podzielić się z całą szkołą, z całą społecznością swoim talentem. Zapraszam do siebie organizatorów w zasadzie Festiwalu Talentów, bo współorganizatorem tak naprawdę jestem ja, ale już sama siebie nie będę zapraszać, gdyż tu stoję. Natomiast zapraszam do siebie panią profesor Joannę Kola, panią profesor Bogumiłę Myszkowską, pana profesora Sławomira Wandycza. Brawa, brawa. I zapraszam także panią dyrektor Katarzynę Kijewską-Południak, która także przyznała nagrodę dyrektor. Moi drodzy, tradycją. Jest u nas festiwal niepowtarzalny, Festiwal Talentów, szósta edycja. Została już oczywiście rozstrzygnięta, ale czas na to, żeby wręczyć nagrody. Nagrodę dyrektora szkoły oczywiście wręczy pani dyrektor Ameli Giskiej. Zapraszamy. Bardzo serdecznie. Otrzymałam mikrofon, więc rozumiem, że mam powiedzieć parę... Nie, zostań ze mną. Będzie mi bardzo miło. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować kolejnym roku organizatorom Festiwalu Talentów, że zorganizowali dla młodzieży naszej szkoły tę imprezę. Bardzo gratuluję wszystkim, którzy mieli odwagę ujawnić swój talent, bo myślę, że pasje mają wszyscy, talenty też, chociaż często są one ukryte. I bardzo gorąco namawiam tych, którzy jeszcze nie ujawnili się, aby w kolejnych latach bycia w tej szkole je ujawnić warto. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Chciałam nagrodę dyrektora szkoły wybrałam wspólnie z panią wicedyrektor Beatą Pileską. Także gratulacje. Proszę, żeby Amelia, aby pozostała, słuchajcie, ponieważ Amelia jednocześnie zdobyła pierwsze miejsce w kategorii artystycznej wybrana przez całą społeczność naszej szkoły, czyli was, uczniów i nas, nauczycieli. Gratulacje! Prosimy Szymona Otwinowskiego, który również zajął pierwsze miejsce w konkursie w kategorii talent sfilmowany. I czas na wyróżnienia. Weronika Czyżewska za swój śpiew. Wiktoria Niemierza. Gratuluję. Aleksandra But. Aleksandra. Może jest nieobecna. Bianka Kępińska. Antoni Marecki.
Dziękuję wszystkim i życzę powodzenia w przyszłym roku. Odważcie się i startujcie, bo warto. Nagrody są interesujące. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Teraz, moi drodzy, chciałabym przedstawić wam nasze szacowne jury, które dzisiaj podjęło się naprawdę trudnej pracy oceny waszych występów. Przewodniczącą naszego jury jest pani profesor Hanna Tylicka. Pani profesor Hanna Tylicka ma takie doświadczenie w ocenianiu, że możecie być pewni, że te oceny będą sprawiedliwe. Pani profesor Anna Baszyńska. Juror, który uwielbia się śmiać, uwielbia zabawę, więc już domyślacie się, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jeszcze raz oklaski. A także, moi drodzy, tradycją już Kazików jest to, że do panelu jurorskiego zapraszamy zawsze, nie mogę jeszcze powiedzieć absolwentkę, ale abiturientkę na pewno, gdyż absolwentką czwórki stanie się o godzinie 16 z minutami. Ale jest z nami osoba, która no, w dniu dzisiejszym kończy szkołę. Nie będzie już uczennicą czwórki, będzie absolwentką czwórki, czyli właściwie można powiedzieć, że prawie nic się nie zmieni. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że Julka została wybrana, ponieważ pomimo tego, że jak wiecie, uczniowie klasy czwartej z reguły nie biorą udziału już w pracach samorządu uczniowskiego, gdyż ich głównym zadaniem jest przygotowanie do matury, to Julka nie odpuściła. Julka się angażowała cały czas, przychodziła, wymyślała akcje, konkursy, gościła nawet na zebraniach, także trudno jej było się rozstać, stąd dzisiaj jej obecność w panelu jurorskim. Ja, moi drodzy, pokrótce tylko opowiem o kryteriach, chociaż chciałabym, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że celem dzisiejszej imprezy jest przede wszystkim dobra zabawa, którą nam na pewno zapewnicie, oraz ta oto statuetka. Jest to wehikuł czasu wyprodukowany własnymi rączkami przez Hanię Pokrywkę z klasy trzeciej C. Ona potem zdradzi, gdzie to ustrojstwo was może przenieść. Także to jest dzisiejsza nagroda. Dzisiaj ocenie podlega kreatywność w realizacji wylosowanego tematu, zaangażowanie klasy, obecność elementu z tytułu zadania, gdyż każdy z was otrzymał, nie tylko wylosował, nie tylko czas czy epokę, ale również pewien podtytuł, który mógł was w jakimś stopniu ukierunkować czy naprowadzić. Oddanie charakteru przydzielonego okresu, czasu, epoki oraz ogólne wrażenie estetyczne. Za udział gościa specjalnego, bez względu na to, czy jednego, czy dwóch, otrzymujecie punkty. Natomiast jurorzy przydzielają tak naprawdę 5 punktów, ponieważ 2 punkty zostają przydzielone za udział tego gościa specjalnego, natomiast według oceny jurorskiej możecie zdobyć maksymalnie 5 punktów, więc razem z gościem specjalnym możecie zdobyć 7 punktów od każdego jurora, czyli 21 punktów łącznie, przy założeniu, że wpadną nasze panie tutaj w taki zachwyt, że wszyscy będą dostawać maksymalną ilość punktów. Ale nawet jeżeli taka sytuacja nastąpi, mamy też rozwiązania specjalne na sytuację remisową. Jeżeli do takiej dojdzie, to wszystko się wyda. Moi drodzy, ja życzę wam przede wszystkim sprawy. Bawcie się tym, co robimy. Cieszę się tym, że jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem w trochę innej atmosferze, w atmosferze wspólnej zabawy, rozrywki, czasu, które możemy spędzić inaczej niż siedząc w ławkach szkolnych. Odpalamy wehikuł czasu, który jako pierwszej kolejności przenosi nas, moi drodzy, do czasów wieku XX, a przenosimy się tak naprawdę w lata 50., gdzie klasa 3B
przypomni, czy pokaże nam, na czym polegało Elvisowe Love. Zapraszamy klasę trzecią B. Klasy trzeciej B i pani profesor Hanny Jasiniewskiej, zawarczyni klasy. Poproszę nasze piękne panie jurorki o przyznanie punktów. Czyli moi drodzy, mamy razem punktów 13 plus 2 za udział gościa specjalnego, więc punktów 15. Brawo dla klasy trzeciej B. Drodzy Państwo, lata 70. to czas buntu oraz fenomenu filmu Gris i dlatego klasa 2B przybliża nam ten czas buntowników właśnie w tego filmowego hitu. Zapraszamy klasę 2B. Oklaski proszę. Sandy, tell me about it.
Przepraszam, rozchulało się nam jury. Co to tam za... My się bawimy tam. O! No, wystąpili przed nami, proszę Państwa, zwycięzcy w zeszłorocznych Kazików, także nic dziwnego, że występ był tak wyśmienity. Maksymalna ilość punktów plus udział gościa specjalnego, czyli punktów 17. Brawa dla klasy. W 70. wehikuł czasu uznał, że chyba czas na olimpijski spokój. W związku z tym, tym razem klasa pierwsza C przeniesie nas na grecki Olimp, gdzie poznamy grzeszne tajemnice bogów. W nietypowej formie przed wami klasa pierwsza C. Dzisiaj zawitali do nas goście specjalni prosto z Olimpu. Zaraz zaprezentują się podczas starożytnego pokazu mody, a w międzyczasie poznacie ich tajemnicze grzeszki. Pokaz rozpocznie Eris, która sprowadziła do naszej szkoły najlepszą, uwielbianą przez nauczycieli klasę pierwszą C. Zazdrość jest częścią życia każdego z nas. Hera zabroniła swojej przyjaciółce mieć inne przyjaciółki. Wiadomo, że ona jest tą najlepszą. Wszyscy kiedyś na coś się spóźniliśmy. Hades spóźnia się z przyjęciem do podziemia pani Maryli. Na szczęście sama się dobrze i przygotowuje się do kolejnego Sylwestra. Teraz wchodzi bogini Atena. Dopadła już jednego. Ciekawe, koło wykończy następnego. Czas na Posejdona, który trzy razy z rzędu zapomniał klapek na basen. Dzisiaj się dla nas poświęcił i ma je ze sobą. Wydawało się, że przyjdą do nas ciepłe dni, ale Demeter zapomniała, że w kwietniu powinno być... Jeżeli kogoś nie stać na wakacje w ciepłym klimacie, to...
nas powitają Artemidę, która na polowaniu pomyliła człowieka z sarną. Bogini ma nadzieję, że poszkodowany czuje się coraz lepiej. Zna osobę, której wywaliło ego. Tak właśnie Apollo przekonał się w słabości swoich przyjaciół. Są sprawy ważne i ważniejsze. Afrodyta spóźniła lekcję, ponieważ musiała się pomalować. Nasz pokaz zakończy Zeus, kochliwy bóg, który nie mógł się zdecydować pomiędzy brunetką a blondynką. Ostatecznie wziął obie. Brawo, brawo, brawo! Proszę Państwa, maksymalna ilość punktów od jurorów plus 2 punkty za udział pani profesor Magdaleny Otlewskiej, wychowawczyni klasy. Brawo dla bogów olimpijskich. Chcę poinformować, że na stronie Facebooka oraz na kanale szkolnej telewizji na YouTubie nasza impreza transmitowana jest live, więc jeżeli chcecie się podzielić linkiem do tej transmisji, to zachęcam i zapraszam. Wehikuł czasu jedzie dalej i tym razem, drodzy Państwo, skrajnie, skrajnie długa podróż i daleka. I zapraszam klasę pierwszą E, która zabrała nas do lat 90. A wiadomo, że lata 90. to Girls Band, Boys Band and klasa pierwsza E. Oklaski proszę. I'm
klasy pierwszej E oraz i gościa specjalnego, pani profesor Emilia Chrapkowska, wychowawczyni klasy. Proszę jury o przyznanie punktów za występ. Nie widzę. Czyli 14 punktów dla klasy pierwszej E. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, tym razem wehikuł czasu przesunął się tylko do lat 2000, więc bardzo szybka, bardzo krótka podróż, a lata 2000 to diwy, diwy wszędzie. Britney, Christina, Mariah, nie wiem, kto dzisiaj przybędzie. Klasa trzecia E, zapraszamy serdecznie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Witamy serdecznie. Nowy rok już za chwilę. Zaraz się rozpocznie. Kończy się ten, którego nie lubiliśmy. 1999. Rok 2000 już za chwilę. Ale teraz nasz czwórkowy wehikuł, wehikuł czasu przeniósł nas z nowojorskiego Times Square na Square przy czwórce. Bardzo piękne miejsce i cieszę się, że zgromadziły się tu miliony. Miliony przed telewizorami, miliony na YouTube'owym kanale. Czwartego Elao, miliony na Facebooku, jesteśmy razem z naszymi diwami. Diwy, diwy wszędzie, to hasło początku lat 2000. Rok 2000, za jakiś czas patrzę na gwiazdę polarną, jeszcze się nie pojawiła. Jak się pojawi, będzie to oznaczać, że będziemy gotowi na rozpoczęcie. A dzisiaj w naszym programie mnóstwo wspaniałych występów, sami najlepsi, same najlepsze gwiazdy, które doskonale znacie, bo takie, których jeszcze nie znacie, bo w XXI wieku to będzie ktoś. Już na nich patrzycie, a oni patrzą na was. Panie i panowie, poprawiamy krawaty, pokazujemy brzuchy i zaczynajmy! Oczywiście, Maja, podaj torbę. Panowie, to oni, to one, to diwy, diwy wszędzie, to największe gwiazdy, których nawet jeszcze może nie znacie, bo w XXI wieku to będzie ktoś. Na razie jeszcze czekamy, jeszcze czekamy, jeszcze odliczamy, jeszcze nam aniołki nie przyniosły tej gwiazdy betlejemskiej, a nie, to nie dzisiaj, która ma nam poinformować, ma nas poinformować o tym, że rozpocznie się rok 2000. A gdy się rozpocznie rok 2000, to być może pójdziecie do szkoły. Jeśli pójdziecie do szkoły, to do czwartego LO w Bydgoszczy, wiadomo, tam zawsze najlepsze rzeczy się dzieją. Ja specjalnie zagaduję, bo jeszcze jest chwila czasu, niestety, do roku 2000, ale umówmy się, dobra? Jak tylko będzie ostatnie 5 sekund do roku 2000, to odliczamy razem, dobrze? Uwaga, uwaga! 5, 4, 3, 2, 1! Wszędzie! Niby i
Turbo E i rok 2000 już mamy. Wobec tego jedyne, co nam pozostało, to życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku! Dziękujemy bardzo. No oczywiście maksymalne ilość płodów obilo. Proszę Państwa, no... Aż się chce wracać do roku 2000. Brawo, dziękujemy bardzo. Następny okres czasu to lata 30. i Charlie Chaplin Show. Zapraszam klasę drugą A. Charlie Chaplin i jego niewymuszona elegancja. Dziękujemy bardzo klasie drugiej A i pani Teresie Uklejewskiej, wychowawczyni tej klasy jako gość specjalny. I jury się naradza i podaje nam ilość punktów. 16 punktów. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, wehikuł czasu cofnął się jedynie o 10 lat i wraz z klasą trzecią C zaprasza nas do lat 20. czasu Charlestona i elegancji, a także Ala Capone i jego mafijne i rodziny. Zapraszam klasę trzecią C. Charleston, elegancja, lata 20. Zapraszam. Thank you.
bienvenido Victorino. En la jura de bandera de muchachos. Será Dios con dos amigos. ¡Ay! Klasy trzeciej C. Dziękujemy bardzo. Proszę jury o ocenę dla tej mafijnej wojny. Na hity. Szesnaście punktów. Dziękujemy bardzo. Brawa, oklaski. Po tych jakże dramatycznych wydarzeniach klasa trzecia D zabierze nas w mroki średniowiecza, gdzie powitali ich zakonnicy w przebraniu. Zapraszamy klasę trzecią D. Brawo, brawo. Średniowiecze trwa już. Nieważne, ale za 5 minut się skończy. Musimy kogoś zabić, więc zabijmy czas. Królową Kazimierą Trzecią Wielką! Dobra, dobra. Kazimierz, a gdzie jest Kazimierz? Kaziki są? Kazimierza nie ma. Jak zwykle. A to co znowu za smęty? Kończcie te modły smęty. Dosyć już tego. Zaczynamy. Karnawał. Mój Kazimierz nie był święty.
bardzo. Dziękujemy bardzo klasie trzeciej D. I jaśnie panującej królowi Kazimierza. Brawo dla was. Gościem specjalnym pani wicedyrektor, pani profesor Beata Pilewska. Czy ja mogę zobaczyć, albo proszę pokazać, ile punktów otrzymała klasa trzecia D? Maksymalnie. Dziękuję ślicznie. Maksymalnie nie wiem, co jury zrobi, ale myślę, że będzie miało burzliwe obrady. Proszę państwa, średniowiecze opuszczamy, wehikuł czasu okazuje się, że może cofnąć się jeszcze bardziej. Czasy prehistoryczne, czyli jaskiniowcy, dinozaury do boju. Klasa pierwsza D zaprasza. Oklaski na zachętę, moi drodzy. To był maj. Pachniała Saska Kępa. 22 miliony lat temu odbyła się pierwsza międzygatunkowa walka. Nosiła ona nazwę Pierwsza Bitwa o Marylę. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wiedział, co się wtedy stało. Jednak znalazła się grupa dzielnych podróżników, którzy za pomocą wehikułu czasu przeniosą się prosto do prehistorii i zbadają te tajemnicze wydarzenia. Przed państwem grupa dzielnych podróżników w czasie! Zapraszam do wehikułu. Przed państwem jedyna, niepowtarzalna ikona prehistorii, Maryla Rodowicz! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. All out of
sumie nie jest źle, bo mi nic, wstaję i od razu chcę się żyć. I na tyle lat, co już mam, całkiem niezły jest mój stan. Klasy pierwszej D i gościa specjalnego Komety, pani profesor Dominiki Wącek, wychowawczyni klasy. Moi drodzy, Maryla Rodowicz jest wiecznie żywa, pojawiła się w tej chwili po raz drugi, ja myślę, że nie ostatni. I tym samym mamy wytłumaczenie fenomenu jej kariery. Dziękujemy klasie pierwszej D za tak edukacyjny występ. Poproszę jury o ocenę. Moi drodzy, mamy 15 punktów dla klasy pierwszej D. Oklaski, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, wehikuł czasu nie ma hamulców. I tym razem uczniowie klasy pierwszej G przypomną nam tak niedawne wydarzenia, których wszyscy jakby byliśmy świadkami, doświadczyliśmy, czyli rok 2020 w maskach lub maseczkach. Klasa pierwsza G. Oklaski na zachętę poproszę. Nie znajdziesz tam
moim ciele. Chyba, że zimno lub jestem w kościele. Żadnej nie noszę, choć mam ich tak wiele. Spytasz mnie czemu, w sumie sam nie wiem. Spodnie założę, buty ubierę. Jak pójdę na fejm, to wezmę przycierę. Nie stanę w miejscu, rozbijam karierę. A tak się przywitam, jak spotkam hostera. Z tej strony OG Farmi, a to moje Hot Six i Challenge! Trzy, dwa, jeden i... Po co te lockdowny, no a co tu komu? Bym się nie zaraził, bym nie wyszedł z domu. To jest moje życie, tu ma coś krótkiego. Nie wiem czy wolności, kurde na materii. Przed komputerem, każdy z nas tu siedzi. Nie wychodzi z domu, nie ma dziś odwiedzi. Sytuacja z 2K20. To jest kartina, nie ma do nich wejść. Ciągłe elekcje, to dopiero plur. Ja nic nie powiem, bo oni ci kradłem kartówka, ściąga litery. Pewna, że nie, co na sobie pędzi. Nie mi pani Mariu, o co tutaj biega. Jaki teraz problem, lepiej już się nie da. Kamerka nie działa, nie grawa ze cudy. Tu się mam powiedzieć, to nie moje wody! Chciałbym nominować całe grono pedagogiczne panią dyrektor! Yo! Dziękujemy klasie pierwszej G. Gość specjalny, wychowawczyni, pani profesorica Brzezińska. Brawa dla nich, współczesne czasy, współczesne dźwięki. Chociaż o maseczkach pewnie wszyscy chcielibyśmy już zapomnieć. Dziękujemy bardzo. Uwaga, uwaga. Punkty jurorskie mamy przyznane dla klasy pierwszej G. 15 punktów, oklaski. A teraz, drodzy państwo, jedna z najbarwniejszych dekad ubiegłego wieku, czyli lata 90. Yamaha, Yamaso i klasa druga C. Zapraszamy serdecznie, oklaski. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości, to zbyt wyszukany znak. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, z wielki zło, nie mnie, nie zrozumie pan. Krzykuj aż o brak. Living in my dreams. You're my heart.
shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding forever, stay with you together. Dziękujemy klasie trzeciej C i gość drugiej C, przepraszam, druga C i gość specjalny, pani profesor Maria Cabaj i 16 punktów dla klasy drugiej C. Lata 80. Omaha i Oma są za nami, drodzy państwo. Oklaski, oklaski. Proszę, jakie piękne damy. Drodzy państwo, wehikuł czasu zatrzymał się w wieku XIX, ale tym razem zaskoczy was nieznośnie romantyczny romantyzm i klasa pierwsza B. Zapraszamy serdecznie. Słowacki. No nie. Kto napisał trzecią część Dziadów? Kto napisał trzecią część Dziadów? Kto napisał Pana Tadeusza? Mickiewicz, Mickiewicz. Alino, będziesz żyła. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
Dzięki klasie pierwszej B, pani profesor Bogunia Myszkowskiej, pani profesor Dorocie Krzemińskiej, ten romantyzm stał się całkiem znośny, drodzy państwo. Poproszę jurorów o ocenę. Szesnaście punktów dla klasy pierwszej B. Niestety wehikuł czasu przeżył pewne turbulencje, ale na pewno nie zepsuło to wrażenia ogólnego. Dziękujemy bardzo. A przed nami czas szczęścia, spokoju, peace, love and harmony. Lata 60. Happy Hippie Life and klasa druga F. Zapraszamy serdecznie. Oklaski, oklaski. Klasie drugiej F pani profesor Macie Kołodziejskiej oraz zaplątany profesor Andrzej Stosik. Brawo, gratulacje! No, drogie panie jurorki, co tym razem mamy? Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. 15 punktów dla klasy drugiej F. Brawa, brawa. Thank you.
Droga czwórko, tym razem wehikuł czasu poniósł nas bardzo, bardzo daleko. Klasa pierwsza A zaprasza nas do baroku, aby ukazać szlacheckie fanaberie. Zapraszamy serdecznie. Pierwsza A zaprasza na pokaz niezwykłej projektantki, która zostanie ujawniona pod koniec pokazu. Przyjechała prosto z Francji. Zaprezentuje styl barokowy sławnych postaci z tamtych lat. Przed państwem kochający jabłka Isaac Newton. Dzięki niemu panie od fizyki mają co nam wbijać do głowy. A wszystko przez ten jeden owoc. Osoba, która ewidentnie potrzebuje terapeuty. Szekspir! Perfekcjonista Rubens i jego najwspanialsze dzieło, jego ukochane dziecko. Ociekający pieniędzmi, najwspanialszy, najzabawniejszy, kochający siebie i swój lud. Słońce. Przed państwem Ludwik XIV. Przedstawicielka wyższych sfer barokowych. Ikona szlacheckich fanaberii. Szlachcianka jedyna w swoim rodzaju. Barokowe fanaberie w pigułce. Oklaski dla klasy pierwszej oraz gościa specjalnego pani profesor Aliny Domańskiej. I proszę jury o ocenę. Aż się nie mogą panie zdecydować, widzę. Proszę bardzo.
14 plus 2 za udział gościa specjalnego, pani profesor Aliny Domańskiej, czyli 16 punktów. Brawa dla klasy pierwszej A. I drodzy czwórkowicze, tak to się ładnie nam ułożyło, że na samym końcu wehikuł czasu zabrał nas w bardzo, bardzo odległą przyszłość. Rok 2326 w odległej galaktyce i klasa trzecia A. Zapraszamy. Gościa specjalnego, profesor Paweł Romanowski. No moi drodzy, za optymistyczna wersja przyszłości to nie jest. Potraktujmy to jako ostrzeżenie. Dziękuję klasie trzeciej A. 15 punktów dla klasy trzeciej A. I to, moi drodzy, był nasz ostatni występ. I teraz w związku z tym, że nasze panie jurorki były tak szczodre w punktacji, bardzo proszę, żeby odbyły tajną naradę, ponieważ posiadają one władzę w postaci punktu decydującego. O, tak on wygląda, właśnie Julka pokazuje. Jest to punkt, który przyzna jury po naradzie tej klasie, która wśród remisowej sumy punktacji, którą uzyskała wcześniej, według jury zasłużyła na zwycięstwo. Dajmy panią chwilę i ja za chwilę poproszę panią przewodniczącą jury do mnie i
Poproszę również panią dyrektor Katarzynę Kijewską-Południak. Tutaj do siebie. Pani przewodnicząca jury, pani profesor Hanna Piska, proszę przyjść z pisaczkiem. Proszę. Pani nie zapominają na kogo Dobrze, oddam głos pani dyrektor, proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę wykorzystać ten moment i podzielić się z państwem swoimi emocjami. Myślę, że będę miała i takie osoby, które podobnie odczuwały dzisiaj ogromną radość, widząc jak wspaniałą młodzież mamy tutaj w czwórce, jak wspaniałych nauczycieli, jak piękny dzień dzisiaj zapiszemy w swojej pamięci. Bo moje pytanie do was, czy to, co dzisiaj tutaj wydarzyło się za sprawą samorządu uczniowskiego, było warte tego, żeby tu przyjść, posiedzieć, popatrzeć, pomyśleć, popracować, pokłówkować, jakby się przedstawić? Czy to było warte? Czy to zostanie w waszej pamięci? Bo w mojej, kochani, kolejny rok zostanie na długo, długo. Bo tak jak od 2011 roku jestem w tej szkole, to tylko lata pandemii nie pozwoliły nam organizować popularnych kazików. To zawsze samorząd uczniowski jest inicjatorem, a ja bardzo, bardzo się cieszę, że co roku młodzież jest tak bardzo, bardzo kreatywna. Nie zazdroszczę jury, nie umiałabym dokonać wyboru, pani profesor, także cieszę się, że to dzisiaj pani będzie ogłaszała ten werdykt, ale ja, będąc pod wrażeniem tego, co zobaczyłam, chciałam powiedzieć, że w uzgodnieniu z samorządem szkolnym wobec tego, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że Dzień Dziecka trzeba zorganizować w sposób szczególny wobec tego, co się dzisiaj wydarzyło. Więc na pewno będzie to dzień radości, dzień niespodzianek, dzień wolny od ławki szkolnej, tablicy i ocen. A myślę, że kiedy rodzice zobaczą to, czego wy dzisiaj byliście autorami, współautorami, to chętnie też wspomogą te pomysły, które myślę, że znowu samorząd uczniowski trochę wykreuje. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz brawo, brawo, brawo. Gratuluję. To ja oddam głos pani przewodniczącej jury, która ogłosi werdykt. Kochani, muszę przekazać opinię całego naszego jury, że jesteśmy pod ogromnym, naprawdę ogromnym wrażeniem pomysłowości, kreatywności, radości wielkiej. Przenieśliście nas praktycznie przez wszystkie epoki, przez wszystkie rodzaje tańców. Przypomnieliście mniejsze, większe gwiazdy. No, pomysłowość niesamowita. No ale jak to zawsze bywa, i przejdźmy do tego, co po. Ale zwycięzca musi być tylko jeden. Mamy taką informację, że zwycięzca nie może się powtórzyć, bo zdecydowanie najlepszą klasą była klasa 2B, ale ponieważ oni byli zwycięzcami w zeszłym roku, więc niestety musimy oddać głos innym. No i ostateczną decyzję podjęła nasza absolwentka tegoroczna. Ma złoty strzał i zadecydowała, kochani, że najlepszą klasą w tym roku była trzecia D. Zapraszamy klasę trzecią D. Zapraszamy klasę trzecią D. O,
Zabieram. Czy ja już mogę wręczyć? Gratuluję serdecznie. Wspaniały występ. Zresztą jak każdy inny, moi drodzy, byliście wspaniali. Dziękuję wszystkim, gratuluję wszystkim. Ciężko było wybrać. Także statuetka wehikułu czasu i dyplom idzie do klasy trzeciej D. Gratulacje. Serdecznie. I żeby tradycji stało się zadość, zapraszamy do wspólnej Belgijki. Ich bin schon drinken und nicht.